kaskady światła. Papież mówi o przeżyciach związanych ze Światowym Dniem Młodzieży w Madrycie podczas audiencji generalnej. Była to wspaniała manifestacja wiary. Prawie 2 miliony młodych zaprosił ich, by wyjaśnili i byli w domach za czynem w cieście. Zakorzenieni w Chrystusie. Pierwsze 2 dni w Madrycie Benedykta XVI od powitania i przyjęcia przez młodych do Drogi Krzyżowej, jego słowa mocne i najbardziej znaczące oraz ekskluzywne zdjęcia z Centrum Telewizyjnego Watykańskiego. Madryt, Święto Wiary, Światowe Dni Młodzieży przeżyte z młodymi ludźmi od przyjęcia w parafii po katechezę, adoracji eucharystycznej aż po spowiedź w parku Buen Retiro, od spotkania powołaniowego aż po pielgrzymkę ku Quattro Ventos do przeżycia czuwania z burzą i mszy świętej połączonej z rozesłaniem na cały świat. Wakacje, lato w Castel Gandolfo, Benedykt XVI pozostaje w Castel Gandolfo przez cały miesiąc wrzesień, sierpień także spędził na modlitwie, pracy i spotkaniach publicznych. Kulminacyjnym momentem Dni Madrytu, Światowych Dni Madrytu, było oczywiście końcowe spotkanie na Quattro Ventos. Spotkanie z papieżem, ale jeszcze bardziej wspólnotowa celebracja z Ojcem Świętym w obecności Chrystusa. Warto wspomnieć z tego 2 charakterystyczne aspekty, które pozostaną istotne dla refleksji młodych i Kościoła o relacji z Jezusem, Chrystusem obecnym w Eucharystii. Przede wszystkim wieczorna adoracja. Od dni w kolonii w 2005 roku adoracja eucharystyczna jest centralnym punktem podczas nocnego czuwania, a głęboka cisza setki tysięcy młodych modlących się pomaga całemu Kościołowi na nowo odkryć znaczenie adoracji eucharystycznej, którą wielu zapomniało albo nie przypisywało jej większej wartości. Być w milczeniu z Jezusem. Wtedy można słuchać i rozmawiać z Nim, zasilić się i pogłębić z Nim komunię. Następnie o komunii duchowej. Fakt, iż podczas mszy świętej niezliczone rzesze młodych z nieprzewidzianych przyczyn nie mogły przyjąć sakramentalnej komunii świętej, pomógł przypomnieć nam cenne słowa zawarte w niedawnym dokumencie papieskim, które ostrzegają przed pewnym automatyzmem wśród wiernych. Tak jakby przez sam fakt znalezienia się w kościele podczas liturgii miało się prawo albo nawet obowiązek przystąpić do stołu eucharystycznego. Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej komunii, uczestnictwo we mszy świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, tak jak określa to pradawna i piękna tradycja przyjmować komunię duchową. We mszy świętej wspólnota Kościoła celebruje śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, żywego, obecnego. Przyjęcie Go w sakramencie komunii pozostaje darem darmo danym. Gorące pragnienie zjednoczenia z Nim jest samo przez się źródłem skutecznej komunii. Jest to stwierdzenie bardzo ważne, pełne nadziei i solidarności dla tych wszystkich, którzy z wielu przyczyn praktycznych czy prawnych, z powodu różnych sytuacji rodzinnych, nie mogą dzisiaj przystępować do sakramentalnej komunii świętej. Jest to wielkie, pozytywne orędzie dla tysięcy młodych zgromadzonych na Quattro Ventos, którzy nie z własnej woli pozostali w poście eucharystycznym. Na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie Ojciec Święty Benedykt XVI mówił jeszcze na ogólnej audiencji 24 sierpnia, wspominając wszystkie spotkania tych intensywnych, pięknych dni. Kaskada światła. Zdarzenie eklezjalne, wzruszające, emocjonujące, manifestacja wiary niemal 2 milionów młodych, którzy teraz powrócili do domu z postanowieniem bycia zaczynem wśród otoczenia. Tak Benedykt XVI mówił o 26. Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie do 1000 pielgrzymów, wśród których było wielu młodych, którzy napełnili dziedziniec Pałacu Castel Gandolfo na audiencji ogólnej 24 sierpnia. Papież zdefiniował święto młodych w stolicy hiszpańskiej. Niezapomniane doświadczenie braterstwa, spotkania z Panem, dzielenia się, wzrastania w wierze, prawdziwa kaskada światła. Dziękuję Bogu za ten cenny dar, który daje nadzieję na przyszłość Kościoła. Młodzi z silnym i szczerym pragnieniem zakorzenienia swojego życia w Chrystusie, mocnego trwania w wierze, wspólnego kroczenia w Kościele.
Benedykt XVI wspomniał jeszcze wszystkie spotkania tych czterech mocnych dni w Madrycie, zaczynając od nieopisanego entuzjazmu, z jakim przyjęli go młodzi w pierwszym dniu na placu Cibeles, ich mocne pragnienie kierowania się ku głębszej prawdzie, którą jest sam Chrystus. Również spotkanie z młodymi zakonnicami, pełnych bogatej w młodzieńczej wiary oraz pełnych odwagi na przyszłość. Spotkanie z młodymi profesorami uniwersyteckimi powołanych do formowania młodych pokoleń w poszukiwaniu prawdy nie tylko słowami, ale życiem. Później papież wspomniał drogę krzyżową i intensywny udział, z jakim młodzi ponownie przeżyli sceny męki i śmierci Chrystusa Pana i mszę świętą w katedrze w Madrycie. Seminarzystami wśród obecnych tam było wielu takich, którzy usłyszeli wezwanie Pana właśnie podczas poprzednich dni młodzieży. Odwiedziny w ośrodka dla młodych niepełnosprawnych inaczej poprzedziło czuwanie modlitewne wieczorem, chwile bardzo intensywne, także z powodu burzy nawiedzającej lotnisko. Wieczorem wielka liczba młodych, przeżywająca święto bez żadnego lęku przed deszczem i wiatrem, trwała na milczącej adoracji Chrystusa obecnego w Eucharystii, aby chwalić Go, dziękować Mu, prosić o pomoc i światło. W niedzielę ci sami młodzi celebrowali Pana w słowie Eucharystii, aby włączać się coraz bardziej w Niego oraz umacniać swą wiarę i życie chrześcijańskie. Spotkanie w Madrycie było niezwykłym świadectwem wiary dla Hiszpanii i dla świata. Dzięki wielkiej ilości młodzieży, która przybyła z każdej części świata, była to szczególna okazja do refleksji, dialogu, wymiany pozytywnych doświadczeń, a przede wszystkim do modlitwy i odnowy oraz zaangażowania w budowę oraz zakorzeniania życia w Chrystusie, który jest wiernym przyjacielem. Papież jest pewny, że ta młodzież, gdy wróci do swoich domów, zaniesie do swoich środowisk nadzieję, która rodzi się z wiary. Zachęci ona także innych młodych, aby w przyszłości wzięli udział w Światowych Dniach Młodzieży. Benedykt XVI ogłosił Dzień Młodzieży w 2013 roku, który będzie się odbywać w poszczególnych diecezjach. Będzie nosił temat „Bądźcie zawsze radośni w Panu”. Są te słowa z listu do Filipan. Natomiast Światowy Dzień Młodzieży w 2013 odbędzie się w Rio de Janeiro, a jego tematem będzie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Przeżyjmy jeszcze raz pierwsze dwa dni podróży papieża do Madrytu. Powitanie na lotnisku aż do Drogi Krzyżowej na placu Cibeles wraz z przesłaniem Benedykta XVI oraz świadectwami młodzieży i biskupów zebrane przez naszego korespondenta Alessandro Di Bussolo. Zakorzenieni w Chrystusie. 18 sierpnia, lot z dziennikarzami. Światowe Dni Młodzieży są znakiem, rozlaniem się światła. Sprawiają one, że wiara staje się widoczna. Sprawiają, że Bóg staje się widoczny w świecie. Wzbudzają odwagę, aby być ludźmi wiary. Niejednokrotnie wierzący czują się wyobcowani w tym świecie, prawie zagubieni. Tutaj widzą, że nie są sami, że istnieje wielka sieć wiary, wielka wspólnota wierzących na świecie, że czymś pięknym jest życie w tej uniwersalnej przyjaźni. W taki sposób, wydaje mi się, rodzą się przyjaźnie, przyjaźnie, które przekraczają granice różnych kultur oraz różnych krajów. Światowy Dzień Młodzieży jest dla mnie okazją, aby poznać młodzież z całego świata, która dzieli się tą samą wiarą. To także okazja, aby poznać różnorodność kulturową oraz różne doświadczenia każdego w Kościele. Chociaż jesteśmy osobami, które pochodzą ze wszystkich stron świata, to jednak mamy tę samą wiarę, jeden Kościół i przyjaźń między każdym z nas i między wszystkimi jest z tym, co utrzyma Kościół żywy, tak że nigdy nie umrze. 18 sierpnia, powitanie na lotnisku. Jestem tu, aby spotkać się z tysiącami młodych z całego świata, katolikami, zainteresowanymi Chrystusem lub poszukującymi prawdy, będącej w stanie dać prawdziwy sens własnemu istnieniu, aby zachęcać młodych do osobistego spotkania z Chrystusem, przyjacielem, i w ten sposób zakorzenieni w Jego osobie przemienili się w Jego wiernych uczniów i odważnych świadków.
Widzieć 1,5-2 miliony młodych takich jak ty, którzy przybili ze wszystkich stron świata, wezwani przez tę samą osobę z tego samego powodu. Chrystus ich tu wezwał. Kiedy wrócisz do domu, to nie może pozostawić cię obojętnym. Musisz zanieść to innym. Powinno pomóc ci nieść to do innych. Pragnę powiedzieć młodzieży ze wszystkich sił mojego serca, że nic i nikt nie może odebrać wam pokoju. Nie wstydźcie się Pana. Często i my, młodzi chrześcijanie, czujemy się zsunięci przez świat na margines. Czujemy, że ustawia nas w kącie i sprawia, iż czujemy się obco. Ale kiedy widzisz tyle ludzi, którzy myślą tak jak ty i wierzą w to, co ty również, ty wierzysz z taką miłością, wówczas czujesz się lepiej i nie boisz się przyznać. Tak, wierzę w Chrystusa, wierzę w Niego. 18 sierpień, uroczystość rozpoczęcia. Wykorzystujcie te dni, aby lepiej poznać Chrystusa i mieć pewność, iż zakorzenieni w Nim wasz entuzjazm i wasza radość, wasze pragnienie, aby pójść dalej, aby to osiągnąć, to co najbardziej wzniosłe, aż po samego Boga, mają zawsze pewną przyszłość. Wszystkie osoby pragną zawsze pełnego szczęścia, które wydaje się znajdować w rzeczach, w rozrywce, ale później za tym wszystkim znajduje się zawsze pustka. Tylko Bóg może tę pustkę wypełnić. Drodzy przyjaciele, bądźcie roztropni, mądrzy, budujcie wasze życie na pewnym fundamencie, jakim jest Chrystus. Tę mądrość, ta roztropność będzie kierować waszymi krokami, sprawi, że nic nie będzie w stanie wzbudzić was strachu i że w waszym sercu zapanuje pokój. Mamy kryzys ekonomiczny, ale jest to również kryzys wartości. I dla kogoś, kto jest biskupem, który jest pasterzem, widzieć, że młodzież jest tak bardzo wrażliwa na wartości Ewangelii, jest czymś, co daje wiele nadziei. Chcą w ten sposób przyczynić się do pokonania tego kryzysowego momentu, pozwalając się uchwycić Chrystusowi i Bogu za rękę, współpracując w sianiu wartości prawdy, wolności, sprawiedliwości, solidarności, miłości i pokoju. 19 sierpnia. Spotkanie z młodymi wykładowcami. Uniwersytet był i wciąż jest powołany do bycia domem. Domem, w którym wciąż szuka się prawdy właściwej dla osoby ludzkiej. Młodość jest okresem uprzywilejowanym dla szukania i spotkania z prawdą.